Telewizja Polska, nowa Telewizja Polska. Czy podoba się Polakom, czy się nie podoba? Czy panu się podobają te zmiany w telewizji publicznej? Podobają się. Dlaczego się panu podoba? Dlatego, że nie ma już szczujni. To była do tej pory telewizja pisowska. Ja jestem dewotką, więc ja oglądam mszę, różaniec i to mi odpowiadało. Ci mi się nie podobają, ci nowi. Tamci starzy mi się podobali. Kralenbach i ci inni. Ci nie. Że brakuje panu... Brakuje tamtych ludzi. Pana Klarenbacha. Tak, tak, tak. Ogórek. Zmiany na gorsze. A dlaczego na gorsze? Dlatego... Bardzo podobają. Jestem bardzo zadowolona. No nareszcie nie jest telewizja partyjna, tylko będzie publiczna. Nie ma wiadomości, tak jak było dawniej, że człowiek się wysłuchał, co trzeba. No jest teraz, 19.30 program się nazywa. Jest, ale... Co tak? Nie jest tak, jak było. Po prostu nie ma takich pasków, jak w TVP Info. Że Niemcy, że Tusk. Od razu się odczuwa, że nie ma tej, jak to określić, tej propagandy, tego mściwości. Jak tak będzie, to będzie jak git. Dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku. Jak Polacy oceniają te zmiany, no szczególnie ci przyzwyczajeni do tego, co tam się lało z tych ekranów przez ostatnie 8 lat. Jak sobie radzą teraz, kiedy zakręcono kurek für Deutschland i tak dalej, o tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam. Na początek taka krótka relacja sprzed siedziby programów informacyjnych TVP, tam gdzie jeszcze do niedawna tliły się protesty w obronie tych kilku byłych dyrektorów, co zarobili miliony, no i oni się tam zamknęli w tej siedzibie i spali tam na karimatach i nie chcieli wyjść. O, pan tu na protest w obronie TVP? Chyba pan żartuje. Ostatni, który był wpadł na ten powód. Dzień dobry. Pan tu na protest w obronie telewizji? Ja do pracy idę. Pan też na ten protest przyszedł? Nie, ja do NBP. A, tutaj? Tak, tam, do NBP wymienić pieniądze, bo mi się rozerwały po prostu. Czy pan tu przyszedł protestować? Czy... Nie, proszę pana, ani jednego człowieka, nawet pojedynczego. Właśnie, to gdzie oni się podzieli wszyscy? Nie, proszę pana. Nie ma już protestów, nie ma byłych dyrektorów w budynku. Zrolowali te karimatki. Zabrali, wrzucili do plecaczków, wyszli, poszli. Nie wytrzymali nawet miesiąca. A Polacy 8 lat musieli wytrzymywać to, co oni tam produkowali. Jak Polacy oceniają zmiany w telewizji polskiej? Czy ta nowa jest lepsza, czy ta stara była lepsza, publiczna telewizja? No oczywiście, że teraz przestała szczuć wreszcie na ludzi. Nie tylko, polityki. Tylko prawdziwe informacje podaje. To, co się dzieje naprawdę. No. Jest lepiej, bo wie pan, od razu się odczuwa, że nie ma tej, jak to określić, tej propagandy, tego mściwości. Jest normalne, rzeczowe, mniej polityki, bieżące sprawy i tak powinno być. No, jak tak będzie, to będzie jak git. Będzie wtedy telewizja jak się masz, no. I o to chodzi, no. Ta 19.30, tak? Tak, no i wiadomości, nawet teraz te info, teraz patrzę i nawet nie powiem, żeby... Było złe, no. No, żeby jak najmniej polityki, tylko sprawy bieżące, co się dzieje, co trzeba zrobić i tak dalej. O, i wtedy jest okej telewizja, no i tak powinno być. No. Panu się podobają zmiany w telewizji? Nie. O, a to proszę, a dlaczego nie? Bo... Opowiem krótko, nie? Bo się dorwali złodzieje do władzy. Proszę? Złodzieje się dorwali do władzy, złodzieje. No ale chodzi o telewizję publiczną, wie pan, bo tam nie, teraz nie. Nowe są... Nie, absolutnie, ci mi się nie podobają, ci nowi, tamci starzy mi się podobali. Kralenbach i ci inni. Ci nie. Że brakuje panu... Brakuje tamtych ludzi. Pana Klarenbacha. Tak, tak, tak. Ogórek. Ogórek inny. A była taka pani Ogórek, tak, rzeczywiście. Kobieta. No i to i co? Ale to na Republice teraz można tam ich pana, znaleźć. Ja z panem więcej nie rozmawiam. Nie podobają mi się ci ludzie, którzy są. No bo oni mówią, że oni właśnie tak obiektywnie teraz podchodzą bardziej do rzeczywistości. To panu tak się wydaje, nie? Zmiany teraz nastąpiły już ponad 2 tygodnie. Tak, zmiany na gorsze. A dlaczego na gorsze? Dlatego... Bardzo podobają. Jestem bardzo zadowolona. Nareszcie nie jest telewizja partyjna, tylko będzie publiczna. Powinni zatrzymać najbardziej cennych ludzi z techniki. A nie, no to zatrzymali. No to czy... nie. Tylko te twarze takie, wie pan, co tam siedział taki tam jeden z drugim i mówili nieprawdy. A w sensie przekazu obiektywizmu, czy jest lepiej, czy gorzej?
obiektywizmu, no nie, no jest po prostu, są tendencyjne wiadomości. Walka PiS-u o te media to jest niekulturalna i tyle. A, że tam się posłowie zabarykadowali tam. No, pan doskonale wie, co tam jest. No, no właśnie. A dlaczego się pani nie podobały te media publiczne właśnie? Bo kłamały, bardzo kłamały. Nie mówił prawdy. A paniom się podobają te zmiany w telewizji publicznej właśnie, czy to na plus, czy na minus? Na plus. Te poprzednie dlaczego niedobre były, o to chodzi. Niedobre, no. Kłamstwa i obłudy tam było. Zmiany w telewizji na plus, czy na minus? Podobają się, czy nie? Plus, no pewnie. Co się panu nie podobało, a co się panu podoba teraz? Jest zupełnie na minus, jest w ogóle zła organizacja tam, bardzo źle. No, bardzo ale, ale dlaczego? Bo... No wszystko jest nie tak jak trzeba, źle jest ustawiany program, na kilku kanałach jest to samo. To, no ale nie, no już teraz nie. Wracają z tym TVP Info, już są rozmowy, już... Ja sobie będą, ale na razie w programie nic się nie zmienia. A te 19.30 oglądała pani ten program? Zaczęłam oglądać, powiedziałam, muszę się wstrzymać, może za kawałek będę oglądać. Bo no to dlaczego? Teraz, bo mi się to nie podoba teraz. A że nie ma pani tęskni za panią Danutą Cholecką? Nie, tylko to, co się mówi. Wie pan co, no słyszę, co było, a słyszę, co jest. No i co pani o tym sądzi? No i jest git. A, że w porządku. No. Nowa telewizja publiczna panu się podoba? Czy pan tęskni za tą starą? Za starą się człowiek przyzwyczai, to i trochę tęskni, a jak będzie dalej, to zobaczymy. No. Uważam, że najbardziej obiektywny był Polsat. On tak stał, trochę tu, trochę tu. A TVN przeginała pałę w jedną, państwowa w drugą stronę. A teraz ta państwowa, no to ma być taka właśnie, wie pan, obiektywna, żeby tak... A to się okaże, to się okaże. Ojciec mi mówił, nie wiesz to, co piszą i mówią, bo kiedyś uwierzyłem, że na spocie było napisane dupa, pogłaskałem i drzazga wlazła. Rozumie pan. No, także trzeba najpierw popatrzeć i swoim rozumem ogarnąć. Nie dawać sobie wciskać kitów z żadnej strony. No i co pan sądzi o tych zmianach? Czy pan tęskni za starą telewizją, czy ta nowa się panu podoba? Moim zdaniem, nazywam się Marek. To jest po pierwsze. I przeżyłem ponad 50 lat w Polsce i widziałem wszystko. Wszystkie zmiany, wszystko to, co było dobre i to było złe. I w tej chwili telewizja polska powinna być. Moim zdaniem powinna być i to wszystko. Ale powinna być publiczna. W telewizji polskiej wiadomo było, PiS rządził, to telewizja polska w miarę zapisem. Ale teraz jak będzie rządzić na przykład Tusk, nie? I rządzi, to myśli pan, że telewizja polska nie będzie za Tuskiem? Wie pan, no, ma być właśnie publiczna telewizja, że ma zauważać rację jednej strony sporu politycznego i drugiej strony. Powinna być a nie tylko... obiektywna. No to właśnie. Jest takie słowo, obiektywna. Oglądał pan te nowe wiadomości? Tak, tak. I co, one nie są bardziej obiektywne niż te to poprzednie? Jest to, w drugą stronę jedziemy. No. Po prostu jeszcze, tak jakby pan jechał na przykład na wozie i z jednej pan wsiadł na konicę. Z której pan spadnie? Nie wiadomo. Nie wiadomo do końca, o co chodzi. Nie wiadomo, dlaczego ten chłop spada z tej kłonicy, czy tam z czego on spada, o co właściwie chodzi. No, ale jeżeli chodzi o TVP, no to zdania są podzielone. Wielu ludzi z entuzjazmem przywitało tę rewolucję w TVP, a niektórzy no, kontestują pewne, powiedzmy, niedociągnięcia. A pani podobają się te zmiany w telewizji publicznej? Nie. A oczywiście, że nie. A dlaczego? No bo nie, bo ja dużo oglądałam też, więc niekoniecznie PiS, ale oglądałam dużo. No. Ale wie pan co, ja jestem dewotką, więc ja oglądam mszę, różaniec i to mi odpowiadało. Myszomochorowe borety, to wie pan jak to jest.
tak, ale ja też dużo oglądam. Ale to może teraz, teraz może pani włączy telewizję publiczną, no też może znajdzie tam pani właśnie to, czego pani szuka. No spróbujemy. 19.30 jest już program, TVP Info wróciło. Jest, bo dziennik jest na 19, to nie mówią tam TVP 1 czy tego, tylko 19.30. No niedługo będzie wszystko. No to okej, okay, no zobaczymy, czy się spieszą. Czy dobra zmiana, czy niedobra zmiana? Dobra zmiana. Dlaczego dobra? No bo będę już lepiej, że nie będę takiego wszystkiego przykrętu. Wszystko było oszustwo, a tu będę chodzić przynajmniej prawda jakaś. Czy te zmiany w telewizji publicznej to się pani podobają, czy jednak... Panie, że mi się podobają, że to złodziejstwo wygląda. A, że chodzi o te pensje może, no, tak? Oczywiście, a w ogóle o szczujnię całą, że to może się w końcu skończy. O niczym innym nie było, tylko była, było wina Tuska. On na tych winach to już powinien się tak wzbogacić, że Matko Święta. Zmiany w telewizji publicznej się podobają pani, czy się nie podobają? Jak pani znajduje? Podobają mi się bardzo, co się dzieje. I to urządzili nam na święta i nowy rok. A co takiego się tam niedobrego wydarzyło? Nie ma wiadomości. Tak jak było dawniej, że człowiek się wysłuchał, co trzeba. No jest teraz, 19.30 program się nazywa. Jest, ale... Co tak? Nie jest tak, jak było. Na pewno bardzo brakuje tych, no, tak zwanych ekspertów, którzy tam codziennie się wypowiadali cały czas, mocno chwalili PiS, no bo jak się okazało, zarabiali po 500 zł za wypowiedź i niektórzy to mieli nawet prawie 300 tysięcy rocznie za to zarabiać, że tak w kilku krótkich zdaniach mówili, dlaczego tamci, to akurat tamci są zdrajcami Polski, Niemcami i tak dalej, a tylko PiS jest dobry. Czy panu się podobają te zmiany w telewizji publicznej? Podobają się. O, dlaczego się panu podoba? Dlatego, że nie ma już szczujni. Nie ma już szczujni i nie ma po prostu kłamstw. No. I dlatego mi się to podoba, tylko moim zdaniem za wolno to idzie, za bardzo się cackają z nimi. A, że tak? Tak, no. Że jakieś okupacje, co to w ogóle ma znaczyć? Podoba się panu te nowe 19.30, TVP Info? No, po prostu nie ma takich pasków jak w TVP Info, że, i, że Niemcy, że Tusk i Tusk i Tusk i Tusk, tylko jedno słowo tam było Tusk, a ja nie słyszałem, żeby było teraz Kaczyński, nie ma czegoś takiego, co jakiś czas wspominają. Jest to stonowane. Wiadomo, że nie będzie tak jak, nigdy nie będzie to obiektywna telewizja. Nie, no tam mówią, że ma być taka właśnie. Wie pan, każdy no, tak mówi, każdy tak mówi. Pójdzie, no, miejmy nadzieję. Nie, no ja myślę, że na pewno będzie lepiej niż było. Taka będzie narracja może spokojniejsza i może bardziej obiektywna. Także, bo ja widziałem, że w wiadomościach to nie to, że tylko PiS coś źle robi, ale też mówili o pewnych potknięciach nowego rządu i jakichś wypowiedziach premiera niezbyt fortunnych. Także jest to w miarę obiektywne. Czy się podoba ta nowa telewizja panu publiczna, czy ta stara była lepsza? Normalne, że stara była lepsza. Naprawdę? No naprawdę. Brakuje panu tej starej? Bardzo. Ale tęskni pan za tą właśnie, za starą tą telewizją? Normalne, bo ona musi być. Chociaż w naszej telewizji mówią prawdę. Ale to może pan obejrzy teraz te nowe... Nie oglądam tego. Wiadomo, tam 19.30 to się nazywa. Pamiętacie, obejrzy pan, widzę, zobaczy, widzę, wyrobi Tuska, sobie zdanie. To mi się niedobrze robi. Czy nie chce pan nawet tak rzucić okiem na... Nie chcę. Nie chcę na nich patrzeć w ogóle, na tych z PO. Ale to są, wie pan, dziennikarze tam... Chodzi mi o polityków z PO. A. No ale to w wiadomościach też pokazywali kiedyś Tuska, ale to pokazywali go zawsze, że on taki zły, wie pan, że taki tam twarz mu dobry, na czerwono mu teraz robili. Jest dobry? No nie, no wie pan, ale... Zna pan to przysłowie, co starsi ludzie mówią? Człowiek fałszywy, inaczej. Człowiek fałszywy nie patrzy prosto w oczy. To niech sobie pan pomyśli teraz, kto nie patrzy prosto w oczy. A, że Donald Tusk nie patrzy prosto... No bo to wie pan, to... No ale to cały czas, że tam Für Deutschland, tam cały czas go pokazywali, że on to tylko no po niemiecku. No za Niemcami, przecież nie za Polską. Polskę to on olewa. Ma to gdzieś daleko. Co mówił, że on nie chce nawet... No on właśnie mówi, że Polskę w sercu ma i tu wie pan, takie to serduszko. Tak. Powiedziałbym panu, gdzie on ma to serce. Z drugiej strony. Lecę.
No nic, dziękuję, do widzenia. A panu dzień dobry. Zmiany ci się podobają w telewizji publicznej? Chodzę, pytam Polaków, jak pan znajduje te nowe media. Myślę, że jest różnica i większość ludzi chyba tego oczekiwało, bo miało jednak dość tego, co było do tej pory. No, a co tam się działo? Chciał spokojnie, żeby było bez jakichś tam dogryźliwości, przekazu złego, jadu takiego na ludzi, którzy są z innych poglądów politycznych. No i co, teraz pan oglądał i co, już właśnie jest lepiej, jeżeli oczywiście, o to... Oczywiście, ja oczekuję tego, żeby było równo, żeby było wszędzie porówno, prawda? Także myślę, że idzie to w dobrym kierunku. Co panowie sądzicie, podobają wam się te nowe wiadomości? Nie podobają nam się. A, bo to 19.30 w ogóle się nazywa, nowy program. A, nie znam. A dlaczego, co tam się wydarzyło? Czasu teraz na politykę z tego wynika. Ale oglądał pan te nowe, tą 19.30? Oglądałem krótko, ale nie jestem zadowolony. Byłem bardzo przyzwyczajony do starych. Tęskni pan trochę za panią Cholecką, Danutą. Jak najbardziej. No ale to może pan w Republice teraz tam... Właśnie nie mam Republiki. W tym jest problem. W tych poprzednich wiadomościach, wie pan, to tak... No przeginali, po bandzie szli, tamtego Tuska tam cały czas robili... To nie przeginał, pan powie. Z której strony nie przeginali. Były bardziej prawdziwe wiadomości niż w TVN-ie. Wydaje mi się, no. Dużo takiej energii, no były takie energetyczne. Energia była, no oczywiście, bo energia była z drugiej strony jeszcze większa. Jak się zachowywali na ulicach przecież, nie? Także musiała być energia, bo inaczej by zginęli. No nic, no brakuje panu. Brakuje, tak. W ogóle się nie podobają, bo popierdolili wszystko. Kto? No kto? Tusk. A, ale chodzi o tę nową telewizję. No ale wie pan, że ona taka jest teraz, bardziej obiektywna ma być. Obiektywna? Co to obiektywnego? To co było, to jest dramat, tak? To co było tutaj przez ostatnie, powiedzmy tam 7 czy 8 lat. No dlaczego? Tu niektórzy mówią, że super było, że się oglądało tam. Tęsknią to za panem Adamczykiem niektórzy. No dobrze, dobrze. Tam to panią Cholecką. Przykro mi, że tęsknią. Ja mam nadzieję, że nastąpi zmiana, tak, w mentalności ludzi i zobaczą, że nasze miejsce jest w Unii Europejskiej i to, że nie można ciągle pluć na Tuska, tak. No, zmiana jest spora, tak, no, ale myślę, że jeszcze powinni się trochę coś tam pójść do przodu, tak. Wie pan co, no zmienili ton, trochę widać, że idą w kierunku... No już nie ma takiego atakowania, jak było wcześniej, na przykład PiSu, czy tam głównie wtedy, znaczy wtedy się skupiali na tym, żeby Platformę raczej, i tak, licznik Tuska atakowa. Można było robić. No ale teraz też przedstawianie tak, jakby to powiedzieć, w sposób taki, no sprzyjający jakby tym zmianom, które mają nadejść zaraz, czyli jakby urabianie społeczeństwa w tym kierunku, tak jest moje tak? zdanie. Myśli pan, że rzeczywiście to nie jest jeszcze taki ten obiektywizm, jaki by pana interesował tak do... No ja też tego jakieś urywki tego oglądam, mówię, nie oglądam telewizji na co dzień, więc nie wiem, ale wychodzę z założenia, że PiS PO jedno zło, tak może. Czy nie brakuje pani tych wiadomości starych? Proszę pana, nie brakuje mi. Także jestem bardzo szczęśliwa, że Polacy zagłosowali teraz za obecną władzą, także... Ale tu pan mówił przed chwilą, że brakuje mu pani Danuty Choleckiej i tam no, pana... No to pisowcy, to niech brakuje, a mi nie brakuje ich, absolutnie, aha. Proszę pana. A to co takiego złego było w tych wiadomościach? Proszę pana, to była pisowska telewizja. No niestety, to była pisowska telewizja. A teraz pani oglądała, jest tak bardziej wyważony ten przekaz? Naturalnie, że teraz jest wyważony bardziej. Wie pan, pomalutku, pomalutku to się wszystko jeszcze wyjaśni, bo to potrzeba czasu, wie pan. Przecież my się wszyscy składamy na tą telewizję, a to była do tej pory telewizja pisowska. No niestety taka prawda, 8 lat tak było, już teraz będzie inaczej. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Gorzej na pewno nie będzie, ponieważ to niemożliwe. No i tym optymistycznym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Piszcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat, czy podobają wam się zmiany w telewizji polskiej. Adam Feder, do usłyszenia i do zobaczenia.